A kid from Pallet Town with a brand new world to see. I don't know what's ahead, but it won't get the best of me. There's so much to learn and battles to be won. I've advanced so far and still there's always more to come. Take a step and I'm on my way. Gonna start all over again. I wanna be a hero. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, tu Super Shadow 450 i zapraszam was na kolejny specjalny odcinek z serii Zagrajmy w Pokémon Sapphire. Dlaczego specjalny? Bo właśnie dzisiaj, około godziny 13, usunęli mi limit na YouTubie. Dlatego bardzo YouTubeowi dziękuję. No i zróbmy to, co mieliśmy zrobić, co mówiłem, że zrobimy w poprzednim odcinku, czyli pokonamy lidera sali w Slateport. O, małe lagi. No, okej, wszystko jest. Teraz trzeba znaleźć ten gym, jeśli w ogóle to jest jakiś gym. Może się okazać, że pomyliło mi się coś. To jest bardzo możliwe. I tak, sorry, pomyliłam się, tutaj nie ma żadnego lidera. Jak fail, naprawdę, fail. A więc, może się uda nam się zapisać na pokazy. Uwielbiam pokazy Pokémonów. Tak, hello. Aha, spoko, dzięki. To wystarczy. Czyli nie możemy wziąć udziału w pokazach, bo nie mamy Contest Pass. Ale jego, to może być też Vendor. A czy to jest daleko? Bo uwielbiam pokazy tak naprawdę. A, zapomniałem, że to jest w Pokénavie. Nagrałem się trochę w Pokémon Leaf Green, się zapomina, gdzie to jest. Sorki, na Skype'ie gadałem, ale już wszystko powinno być okidoki. Mam nadzieję, że wam to nic się nie stanie. Wam spoko, Hoenn Map i... Nie, Hoenn Map. Okej, okay, Vendartur. My jesteśmy tutaj w Slateport. Oldale Town. Little Town. Czyli jeszcze trochę się poczekamy, ale spoko. Pominiemy tego gościa, bo tutaj nie ma nic ciekawego dla nas. No i wytrenowałem nasze Pokémony do poziomu 20. I niech teraz trochę sobie Tyro powalczy. Nie widzieliśmy go nigdy w akcji. Nie wiem, co nagadałam i co mi to obchodzi. I Pokefanka Izabela chce z nami walczyć i ustawa taki plus jego. Plus i nie wiem, co jest to Pokémon, wiem, że to jest Pokémon typ elektrycznego. Myślę, że jeden Wing Attack załatwi sprawę. I co, mam rację? Nie mam. Trzeba było użyć tego Machota. Nie. Pokémon. Machon. No. I być może jutro okaże się pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Super Mario 1 na SNES-a. No i może też Mega Man'y nagram jakiegoś, Mega Man Base na przykład. Tylko nie wiem, czy Virgilius mi pozwoli, no bo on miał to nagrywać. Co mi tam nagram sobie? Wiem, to sam się zdradzam Virgiliusza. Bez jego pozwolenia nagram Mega Man Bay. Ale nie, spoko, nagram sobie to. Dobra, słuchaj, tak nam się podoba, szczególnie jeżeli, że przeszedłem tylko pierwszy poziom. Tak, szykujcie się na wiele fail z mojej strony, gdyż może zrobię Zagrajmy w Mega Man Bay na ślepo. I pokonaliśmy Pokefankę Izabel. Tak, to koszmar, wiem. No. I teraz uwaga. Piszcie w komentarzach, kto dzisiaj wstał specjalnie na 8, żeby obejrzeć Zoroark Mistrz Iluzji. No, i tutaj jest kolejne nowe ciekawe miejsca. To jest tak zwany pokój triku. I teraz uwaga, magiczna sztuczka.
O, mnie czekało. No, teraz mistrz trików. I on ma dla nas wyzwanie w domu trików. No, fajnie. Super. Dajmy już wykonać to wyzwanie. No, i tak oto musimy wykonać wyzwanie w domu trików. Chcę się wrócić. Muszę sprawdzić, czy ktoś w ogóle teraz z moich Pokémonów może się nauczyć cięcia. Bo bez cięcia tego domu trików się nie przejdzie. Nikt nie może. A więc będziemy musieli pominąć dom trików, przykro mi, bo gdzieś nie mam Pokemonów, które może się nauczyć. A może mam? Zaraz sprawdzimy. Zigzagun myślę, że bardzo się nie nada. Ninkale spróbuję tego nauczyć. Gada, muszę sprawdzić, czy umie się, że ma się nauczyć kart. Może, świetnie. Czyli z Nikadą wejdziemy do domu trików. Mi się bardzo podoba. To będę tak. No. Nikada będzie nam służyć w domu trików jako po prostu nożyce, że tak powiem. Okej. Okay. Panie. I idźmy najpierw tam. I tak wygląda atak kart. Chyba wydaje mi się, że muszę iść tam. Ale spoko, potem wrócimy do tej trenerki. A, coś tu jest. Wiedziałem, że trzeba iść tu. Zwykły fart. No serio, tej gry za bardzo nie lubię grać w tą grę. Ale... nagrywam tą serię specjalnie dla Kyogre. Kyogre jest jeden z moich ulubionych Pokémonów w tej generacji. I dlatego robię zagrajmy w gry związanej z nim. I... jeśli ktoś by chciał wiedzieć, jaka jest moja ulubiona gra Pokémon, to Pokémon Leaf Green. Najlepsza jest moim zdaniem. Tyle już podłował! Nie ma się tak podnieca, czas spoko. No. I kolejny Zigzagun, hura! Eddie! Chyba każdy wie, z kim się kojarzy, chyba każdy wie, z czym się kojarzy imię Eddie. No jak nie, no to powiem. Eddie to jest taki robocik, który nam przynosi różne rzeczy. Mega Manie 4, 5, 6. Nie wiem, czy 7 to też. 7 nie grałem. Jeśli ktoś ma emulator do PlayStation 1 i room do Mega Man 8, to prosiłbym o podanie mi. Chętnie sobie zagram Mega Man 8. Okej, Shadow ma scroll. Nie wiem, co jest scroll. I teraz widzicie, musimy iść do tej dziewczyny. Nikola użyje kap. Świetnie idzie. Nas pyta, nie jest mistrz trików? Mistrz trików to mistrz trików. I masz... dobra, a to kolejny Pokémon Skitty. Skitty jest to Pokémon kot typu normalnego. Kopia miała. Nie, no to teraz. Ale mówiąc szczerze, chodzi mi o film Zoroark i Shiruzi. Zoroark to jest świetny Pokémon, się bardzo podoba. Tylko problem jest w tym, że to jest zwykła kopia Ditto. Różnią się tylko wyglądem i tym, że Ditto nie może się zmieniać w ludzi. To wszystko. A tak to niczym się nie różnią. Ale ogólnie film fajny, dużo emocji było. Ale Zorua miał wtedy taki charakter Shaymina z filmu Giratina i Strażnik Nieba. Ale najfajniejsze było to, że gdy się zmieniał w ludzi, taki ogonek mu wyrastał, to było śmieszne dla mnie. Nie zabij go, nie zabij go, pięknie.
to było super. I pokonaliśmy panienkę, nie wiem, w Marin, nie wiem co tam było w ogóle, jak ona miała imię. Kat! Nie, kada, użyj kata! No i za to, że Linkana nam pomogła przeciąć drzewka, zasługuje na podniesienie jej level do poziomu 20. O nie, za chwilę musiał kończyć odcinek. 9 minuta. A wcale, że nie będę musiał, bo mi usunęli limit. Wiem, że tym tak strasznie jaram, ale nie wytrzymałem. To jest po prostu dla mnie szok. Myślałem, że chyba po 3 seriach mi to usunął. A to tak szybko. Hej, przyjdę po nagrodę. Dawać nagrodę. No. No i od mistrza trików dostaliśmy Rare Candy. Fajnie, mi to się bardzo podoba. Super, Rare Candy rządzi. I gotowe. Okej. Tak musimy iść do centrum Pokémon. I Gulpin! Łapać Gulpina! Nie złapiemy Gulpina, tam! Głupi Gulpin! Gulpin, nie wiem co jest za Pokémon, wiem, że jest typu drzwiącego. Okej. Więc przydam się jedno Rare Candy. Wyczuj tam fitem. Rare Candy raz 1 i trzeba odstawić innego Pokemona. Powiedzmy na razie Tailą. Okej, spoko. Bo raczej nie możemy wyliczyć Pokemon. Okej, tak. Rare Candy. Raz. Ta. Nie wiem, że tak, więc nie chcę go. I co? Linkana ewoluuje, proszę państwa! Dokładnie! Ale czy ona tylko ewoluuje? Nie staje się czy ona się nie rozmnaża, czy tylko ewoluuje? Ciekawe. Trzeba by to sprawdzić. I nasza Linkana ewoluowała w Ninjaska. Bardzo lubię tego Pokemona, jest fajny w ogóle. Ale niech się nie uczy podwójnego zespołu. No, Furikutę to ci zabronić nie mogę, niestety. Za... Leaf Life. No co, Krish? O nie, Krisha się nie nauczę. No i proszę państwa, czy na pewno mam tylko Ninjaska? Ta-da-da-da! Przed wami Shandia! Kolejna ewolucja Ninkady i proszę bardzo, obydwa znają kat! To jest niesamowite dla mnie, ale odłóżmy ich do boksu. I weźmy naszego Tailowa, po którym magicznym czasie znaleziony w boksie jest już zdrowy. Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. Musimy iść stąd. Tam, teraz tam. Tam. Tam idziemy my. Pamiętam jak Szemin w filmie to mówił. Ten ogród jest... Idziesz tam, potem tam i Plastli. Plastli jego chętnie złapie. Jeśli tutaj nie ucierpi przypadkowo. Przypadkowo, nie wiem. Okej, na pewno nam nie ucieknie, więc... Pokeball, łap go! No i zawaliśmy Plusliego. Direfi. Teraz to mini tego trenera? Nie ominęliśmy go. On ma jakiś nowego Pokemona? Nie. Więc można przewinąć. No. I jest nowy Pokemon. Electrike. Electrike jest to Pokemon, nie wiem co to w ogóle jest. Wiem tylko, że z typu elektrycznego, co można się domyślić po nazwie. No.
nam świetnie po prostu. Łapiemy kolejnego Pokemona. Aron! Uuu, jak ja cię nienawidzę! Wing attack! Tak? Użyj tego wing attack! Użyj, proszę cię, użyj tego wing attack! Tylen teraz nic nie zdał, nie działa. Marszą! Macho! No. I po głupi Maronie, który jest głupi. Zigzagun! Fajny gość. Odish! Pokemon roślina typu trawa. Spróbuję mu nie zaszkodzić za bardzo. To jest niemożliwe. Mei! Co ty tutaj robisz? No tak, długo się nie widzieliśmy. Zgadzam się z tobą. No, na małą bitwę mogę sobie chyba pozwolić z tobą. Wilmer, wow! Wilmer jest Pokemon chyba wieloryb typu wodnego. Wing attack! Proszę, nie dotknij. Muszę zmienić Tailoa. Shroomish, wybieram cię! Meradrine! I na tym polega moja strategia. Zabierać mu życie i dawać naszemu Shroomishowi. A nie udało ci się użyć walca i to byłby nieskuteczny dla Shroomisha, bo to jest tryb ziemny. Ach, jeszcze tylko cios mały. Nie. A, zmienia. I koło wysła? Growli. Dobra, nie wiem jak to ma niby zaschodzić. Fajnie, gratulacje. Super, podoba się to. Fajnie. Mam tutaj jeszcze to super potion? Jest super potion. Tylo, jesteś mi potrzebny. Nie! Growli został uśpiony. Chyba już nie może być lepiej. Nawet zdjęli mi limit. Teraz walka z Growlim będzie jak bułka z masłem. Co jeszcze dzisiaj miłego mnie spotka? Wing attack. No, za jednym zamachem, wiadomo. Nasza Tylo się nie dotka z takimi jak on. I Tylo zdobyła 22 poziom. A Mei ponownie wysłała Wilmera, więc my ponownie wysyłamy Shroomisha. Numel. Numel jest to Pokemon chyba wielbłąd typu ognistego, no. Water Gun i Pony. No i po numeru! No. Jest po prostu świetnie. Masz go 21 poziom. Tak, przegrałaś. Co? Tyle ewoluuje! Nie no, dwie ewolucje w tym dniu. Serio. Idziemy jak burza z tymi ewolucjami. Zaraz zobaczymy, ile już Pokemonów widzieliśmy i złapaliśmy. Ale piękny. Gratulacje, Tylo, Swellowa. No. Swellow jest bardzo fajnym Pokemonem. No i odmienny jesteśmy Intem Fighter, który potrafi odnaleźć ukryte przedmioty. Bardzo przydatny przedmiot. Okej, Shadowka, fajny. Dasz mi nawet. A ja nie mam roweru! Ale tak, super, ale nie mogę cię zawsze. Dobra, on ma na pewno abrę. Abra, no, wiedziałem. Jeden szybki atak po sprawie. Wulpin nie mam jak się złapać, przepraszam. O, jagódki! Na Berries nie wiem co robią. Ale warto jest zebrać moim zdaniem.
Okej, dodaliśmy do miasta Mawil. Wyleczmy Pokemony w centrum Pokemon. Odłóżmy Krzysztofa do boksu. I to było na tyle w tym odcinku z serii Zagrajmy w Pokémon Sapphire. Tak, 20 minut moim zdaniem na razie wystarczy. Zapiszmy grę. Okej, czyli zachowaliśmy 23 Pokémony, a teraz zobaczymy ile widzieliśmy. Warto wiedzieć chociaż. I ile widzieliśmy Pokémonów? 43, a zapiszmy 23, no nieźle nam idzie. Matki, Marszą, Puchina, Mightyna, Zigzagoon, Wurm, Silcoon, Beautyfly, Kaskun, Duckstox. Taylor, Swallow, juhu! Shroomish, Slughout, wystarcz tego. Więc wiem, że to smutne, ta chwila nastała. Ja się żegnam, cześć czołem, nara.